Siemanko, przyjechałem do Klaudiusza zobaczyć, jak mają się nasze szczupaki. Słuchajcie, no bo dzieli nas duża odległość. Muszę kawał drogi jechać do Klaudiusza. No i przyjechałem. O, widzę jednego diabła. No i co, Klaudiusz, mamy? Jakieś zleje wody. Zbyt dużo ogólnie nie zostało, słuchajcie, na tyle ikry, co mieliśmy. Na Kaszubach było bardzo zimno, padał deszcz, śnieg, w nocy był mróz i mamy wodę z jezior, gdzie były pozyskiwane szczupaki. No i woda jest niestety zimna, ma tam 7 stopni. No i dzięki temu no nie rozwijają się zbyt szybko. Długi czas inkubacji ikry był. Szczupak musi się rozwijać 100 stopni dni, czyli jeżeli mamy temperatury wody 5 stopni, 100 podzielić na 5, mamy 20 dni, musi się inkubować taka ikra. Tu Klaudiusz pokaże, są tu jeszcze martwe jajeczka, jakby, ale no te paseczki, nie wiem czy widzicie, taki na grzbiecie widać pasek ewidentnie. O, tu jakiś pływa merda, coś takiego, mają duże brzuszki. No nic, uczymy się. No niestety nie poszło aż tak dobrze, jak nam miało wyjść. Ale słuchajcie, mamy jeszcze drugi słój. Mamy nadzieję, że z tego coś wyjdzie więcej. Ale zobaczymy. Woda jest bardzo zimna, ale nie poddajemy się. No i co? Za rok na pewno kolejna próba. I mamy już... Uczymy się na błędach, wiemy, co było nie tak, co powinno być lepiej. No i spróbujemy to ogarnąć, żeby było bardzo dobrze. Nie, Klaudiusz? Jasne. No, za rok? No, to należałoby powiedzieć o paru błędach. Trochę tutaj błędów właśnie technologicznych. To powiemy od razu, no mów, parę Klaudiusz. Błędów technologicznych było, bo pierwsze co, to myślę, że te nasze... Słuchajcie, te butelki właśnie, nie? Słój Weissa jest bardziej wąski i długi, tak? A tutaj butelka ma bardzo szeroki kołnierz i ta woda się rozlewa szybko. Klaudiusz tutaj dał takie sitko, możecie tu zobaczyć. Tam jest takie sitko, żeby ta ikra nie wypadła. W dół po prostu, wężykiem. No i co, Klaudiusz, teraz ty mów, co się robiło z sitkiem, bo ty tu byłeś codziennie, to... Nie, no to tak jak mówisz, z tymi słojami to kiepska sprawa, bo są za szerokie. Druga sprawa to sitko. No, woda jest bieżąca z tej rzeczki. Woda jest czysta, co prawda, ale te zabrudzenia mimo wszystko są. I one osadzały się na tym sitku od zewnątrz i ten przepływ cały czas. Pompa się brała zmienił wodę tam z naszej kisty, pchała ją wężami tutaj dołem, pchała ją i tutaj tym wężem przez sitko pchała pompa wodę. No i te zanieczyszczenia szły pompą przez sitko i zaklejało to sitko. Przez to ikra miała mniejszy przepływ, nie? I jednego dnia rano, jak przyszedłeś, to... No, bo cała ikra... zaklejona, no. Wytoczyła sobie jakby otwór tutaj środkiem, a ikra cała była oblepiona na ściankach. No, no i to też przez to, że te słoje są tak szerokie. Tak, czyli no jednak te butelki nie zdały tak egzaminu, jak miały zdać. Słoje Weissa są dużo węższe tutaj i dopiero później się rozszerzają, ale nawet na swojej całej wysokości nie są tak szerokie jak te piątki butelki. Jeszcze jedna sprawa, te słoje mają ten kawałek takiego rezerwuaru, no, gdzie sitko zaczyna się nie w tym momencie, gdzie ta, powiedzmy, ta rura jest przymocowana do słoja, tylko jeszcze ten kawałek takiego rezerwuaru, nawet chyba z jakimś pływakiem, co mi się tak wydaje, że tam jest. No i ta woda bezpośrednio nie daje w tą ikrę, tylko ma jeszcze ten rezerwuar taki bezpieczeństwa, że to ciśnienie się tam wyrównuje. No i pcha równomiernie tą ikrę, gdzie ona wtedy tak się ścieli, wypływa, powiedzmy, środkiem, a ścieli się po ściankach i delikatnie opływa. Po prostu przepływ wody jest dookoła całej ikry. Każde ziarenko ma przepływ dookoła. A tutaj przez to, że mamy ten kołnierz taki szeroki, to jak widzimy tutaj, jakby troszkę ikra stoi tu. Na środku ładnie, wszystko buzuje nam, ale tu na krawędzi ten przepływ nie jest dookoła, bo tu jest za szeroko i bezpośrednio pompa daje nam w to. No i przez to ta ikra jakby no nie oddycha, później się robiło Klaudiuszowi dużo białych, nie?
musiałeś odsalać, wybierać ikrę. No i przez to zaczęła pleśnieć, jakby od tej pleśni no się nie dzieje dobrze. No i reszta ikry też się robi chora, nie? No. Zgadza. Co jeszcze, Klaudiusz, z błędów technologicznych? Woda, nie zimna wiem, woda. Zaskoczyłeś mnie z tym nagraniem. To... No, zimna woda na pewno woda. I temperatura. Jest 16 kwietnia dzisiaj, a mamy nie wiem ile jest stopni, bardzo mało, jest zimno. No woda przez woda większość czasu tej inkubacji to woda miała 7 stopni. A no. Co to jest taki poziom słaby. Według fachowców dość krytyczny. No. Bodajże 5 stopni, jeżeli temperatura wody spadnie poniżej 5 lub 6, jeżeli wiecie, to mnie poprawcie w komentarzu. Ikra jakby obumiera, nie? No, także mogło być tak, że w nocy przy tym przymrozku woda w rzece spadła poniżej temperatury tej, no i po prostu umarła. No i dlatego w naturalne tarło także mogło padnąć w tym roku, ponieważ była za zimna woda, nie? No i zobaczymy jak będzie, nie? Walczymy, może z tego coś wyjdzie. Tu mamy troszkę we wiaderku. Za chwilę dostanie to papu, jedzonka i trafi do większego zbiornika z iglakami. Ogólnie to już stało ile dni, Klaudiusz, w iglakach? To teraz jest dzisiaj 6 dzień. 6 dni. 6 dni było w dużym zbiorniku z iglakami. Miały czas, żeby tam strawić ten woreczek żółtkowy, nie? To nie jest tak, że one były tutaj cały czas we wiaderku, po prostu ja mam za daleko do Klaudiusza i nie mogę codziennie jeździć one tutaj nagrywać. One cały czas w tym pojemniku większym się znajdowały i na tych iglakach, tak, powinny się przyczepić. Pojemnik. A czy się przyczepiły? Myślę, że... Tu mamy nasze iglaczki. No, no i zobaczymy, nie? Słuchajcie, nauka nie idzie w las, próbujemy. Kto nie widzimy próbuje... Widzimy się za rok. Tak, ten nie pije szampana. Widzimy się za rok. Chyba, że ktoś ma jakieś słoje ciekawe. Tak, kto ma słoje, dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie. Słuchajcie, budujemy schron dla wylęgniętych szczupaków. Tu wpływa woda. Taki delikatna cyrkulacja wody jest. Tak, idzie po kancie. Iglaki, za chwilę dołożę więcej iglaków i tu woda wypływa. Tu będzie siateczka, żeby jakby wylęk nie wypłynął. A tu mamy, patrzcie, jak ładnie cyrkuluje woda. Tu będą karmione. I pokarm będzie szedł sobie z prądem, a one będą w tym czasie, cyk, jadły. Nie, Klaudiusz? Dawaj, iglaka jeszcze. Albo im tu zrobimy autostradę iglaków. O ja! Poszło przelewem. W gumaka. Idź ty. Tam całe dno oblepione. Idą. O, poszły, to się damo. Jeżeli akcja Wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, napiszcie co o tym uważacie w komentarzu, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!